Kontener z toaletą, prysznicem, fryzjerem i przebieralnią. Tak wyposażona jest pierwsza w Warszawie mobilna łaźnia dla osób bezdomnych. Na zlecenie miasta prowadzi ją Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Zapotrzebowanie społeczne. Potrzebujemy tego, my jako mieszkańcy, ale również i ci ludzie bezdomni. Łaźnia będzie zmieniać lokalizację codziennie, może z niej skorzystać 60 osób.